człowieku i wytęż mózg. Gazet w Polsce przyjmują Komorowski i tu Salim Ronek i Donek całkiem innych dwóch. Gazet dobrze ci ziomek, posłuchaj miksów. Pierwszy to Tadeusz Bur Komorowski, dowódca Polski z czasów II wojny, ożywiony mocami nekromantów romskich, powraca z ręki głodny i pragnie zbrodni. Drugi to poseł z House of Cards, fikcyjny bilioner. Rękasz, taki duet się zdarza raz na milion lat i 2030 właśnie nadszedł ich czas. Razem przyjmują instytucje wszystkie, sądy, policję, wysoką izbę, rozjebali spisy. Kurwa, nie uwierzysz, kto zostaje premierem. To Mariusz Dymkiewicz, to chory mam wóz. Długo już nie posiedzi, bo wypuszcza go Tusk. Będzie żył jak królewi, zawsze wyjdzie na plus. Nadchodzi czas jezi, to Mariusz Dymkiewicz. To nie leży w mojej gestii. W sumie to wykreślę go z ustawy o bestii. Przydadzą się nareszcie te kontakty w USI. Kiedy myślę o Mariuszu, na mi się zbiera. Ile lat więzienia to już będzie teraz. Teraz czeka premiera od zera do bohatera. Piękna kariera się rozpościera. Te wszystkie lata robią z recydywie pałkę, ciągając od bytu kolejną krzałkę. Nie zająkną się nawet o tych rytualnych mordach, ich mordach. Z których zwróciła się platforma wiertnicza, nazwa naszej sekty. Ale to nie był film, to nie True Detective. Tęczyliśmy w maskach wśród wykrutych trzewi naszym grudu wtedy. To Mariusz Dymkiewicz, to chory mamus. Długo już nie posiedzi, bo wypuszcza go Tusk. Będzie żył jak królewi. Idzie na plus, nadchodzi czas jezi, to Mariusz Dymkiewicz. Funkcjonariusz, tekie premiera, zaklep panu Masiusz. Żegnajcie więzienie, warunki nieludzkie, wypuszczacie na wolność. Komorowski z Tuskiem! Sekta odwdzięczyć dobrze się potrafi, kto niby ci przemycał zapas pornografii. Albo wtedy, kiedy zamiast krzesła przyszła amnestia i 25 lat. Teraz pilnuje twoich interesów najlepszy papuga z rejonu Rzeszów. A ci co gadają, że się spierdoliną, niech się kurwa bujają na pendolino. W kolejce nowego czeka Ewa Trzyska, własny serial Polsacie, tekster polska edycja. A może posadka w Brukseli? Co pan na to, panie Trynkiewicz? Przypomnę Państwu, Mariusz Dymkiewicz to dzisiejsza informacja i dlatego mamy to specjalne wydanie serwisu Info. Może wyjść z więzienia po wyroku. Wypuszczamy faceta, który natychmiast jak wyjdzie za bramę kryminału, rozpocznie rzeź. To Mariusz Dymkiewicz, to chory mam mózg. Długo już nie posiedzi, bo wypuszcza go Tusk. Będzie żył jak królewi, zawsze wyjdzie na plus. Nadchodzi czas jezi, to Mariusz Dymkiewicz. Serdecznie witam na wolności kochanego pana Trynkiewicza. Czołowy pedofil Rzeczpospolitej wychodzi na wolność. Faktycznie, pan Trynkiewicz wychodzi z zakładu karnego we wtorek, 11 lutego. Pan we wtorek będzie wolnym człowiekiem. Komorowski z Tuskiem stukają sutkiem.